Szachowe zmagania na najwyższym poziomie może śledzić każdy chętny w sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Ekstraliga Szachowa 2021 to najbardziej prestiżowe rozgrywki w kraju. W zawodach bierze udział 10 najlepszych drużyn. W składach, jak ktoś sobie tam popatrzy, to nie tylko Polacy, ale również mają prawo startu zawodnicy zagraniczni. No i trzeba powiedzieć, że to są zawodnicy zagraniczni z najwyższej półki. Jakbyśmy tutaj dokładnie popatrzyli, to myślę, że 4 ekipy olimpijskie tutaj zmagają się. Myślę, że 3 ekipy tutaj są zdecydowanymi faworytami. Myślę, że ubiegłoroczny mistrz Polski, czyli Polonia Votum Wrocław, która w tym roku również ma bardzo silny skład. Tradycyjnie do faworytów należy Hetman Katowice, który przez wiele, wiele lat był etatowym, można powiedzieć, mistrzem Polski, bo rzeczywiście skład mają super. Gospodarzem, a również jednym z uczestników jest klub szachowy Miedź Legnica. Mistrzostwo to dobry pomysł na podpatrzenie mistrzów oraz promocja tej królewskiej gry. Wstęp jest wolny, więc każdy może sobie zobaczyć, jak arcymistrzowie, ci najlepsi, rzeczywiście jedni na świecie, można powiedzieć, tutaj się zmagają. Oczywiście dodatkowo jest transmisja online, więc można śledzić ruchy. No i też na kanale YouTube Polskiego Związku Szachowego można śledzić na żywo komentarz arcymistrzów, którzy komentują i posunięcia, i strategię gry, i to, co się dzieje aktualnie w meczu. Co ciekawe, partie szachowe na tym poziomie mogą trwać nawet kilka godzin. Każdy się tam gdzieś przygotowuje przed partią. Zawodnicy 2 godziny przed rundą już wiedzą, z kim zagrają, więc zaglądają do baz partii szachowych, patrzą, co gra przeciwnik i szykują jakieś niespodzianki. Czasami im się to uda i wtedy są bardzo ładne partie, jakieś spektakularne wygrane. Sędziowie przede wszystkim zwracają uwagę na zachowanie zawodników, żeby nie rozmawiali ze sobą, żeby właśnie nie używali jakiejś pomocy zewnętrznej, tak, żeby ktoś im nie podpowiedział ruchów. No i pan też zwracają uwagę na czas, że jest możliwość przegrania na czas, więc trzeba zwracać uwagę na zegar. Warto przy tej okazji dodać, że szachy zyskały w ostatnim czasie wielu entuzjastów. Wpłynął na to także serial Gambit Królowej. Serial wiele, wiele osób wciągnął. No miałem mnóstwo pytań, jak ja to oceniam też pod kątem szachowym, nie tylko takim wizualnym, więc uważam, że naprawdę bardzo dużo zrobił dla szachów ten serial i rzeczywiście nawet na portalu chess.com, gdzie się gra online, to podobno w ciągu 2 tygodni ilość zarejestrowanych osób, a tam to się liczy w milionach, wzrosła od razu 2-krotnie. Drużynowe Mistrzostwa Polski potrwają w Legnicy do 10 października.